Anna Janko, Maciupek i Maleńtas, niezwykłe przygody w brzuchu mamy, rozdział pod tytułem Nocne strachy. Pewnego razu przez pomyłkę Maciupek obudził się w środku nocy, a nie jak zwykle rankiem. Wokół było bardzo ciemno i bardzo cicho. Nawet serce mamy biło ledwie, także chwilami wcale go nie słyszał. Maciupek poczuł się nieswojo. Próbował z powrotem zasnąć, ale nie mógł. Oczy się wpatrywały, ale nie widziały. Uszy nasłuchiwały, ale nie słyszały. Ojej, a jeśli wszystko zniknęło i zostałem zupełnie sam na świecie? Pomyślał i porządnie się przestraszył. Nikt nie chce być sam na świecie. Gdzie jesteś, mamo? Gdzie jesteś, Maleńtasku? Maciupek obrócił się i wyciągnął rękę. Namacał coś miękkiego i ciepłego. Co to? To ty, Maleńtasku? Obudź się czym prędzej. I Maciupek potrząsał ramieniem brata dopóty, dopóki ten się nie odezwał. Co się dzieje? Wymamrotał Maleńtas. Obudź się. Prosił braciszek. Co to? Czy już czas? Czas się rodzić? Dopytywał Maleńtas, przecierając oczy. Strasznie ciemno, strasznie cicho, a ja się boję, skarżył się żałośnie Maciupek. Maleńtas powoli przytomniał. Wcale nie jest cicho, bo ty okropnie hałasujesz. Przestań, obudzisz mamę, powiedział. Mama, ty naprawdę wierzysz w mamę? A gdzie ona właściwie jest? Kto ją w ogóle widział? Maciupek był tak przerażony, że przychodziły mu do głowy same straszne pytania, od których zaczął się bać jeszcze bardziej. Maleńtas nigdy, nawet w jasny dzień, nie wymyśliłby takich rzeczy. Jak to? Ona jest przecież wszędzie wokół nas, odrzekł stanowczo. Bo skądś wiedział, że to prawda? Siła strachu Maciupka okazała się jednak zbyt wielka i żadne zapewnienia brata nie mogły jej pokonać. Wszędzie? A czy nie powinna być raczej tutaj, a nie gdzieś wszędzie? Kiedy się boję, potrzebuję mamy blisko. No i właśnie masz mamę. Najbliżej, jak to możliwe? Tak blisko, że aż siedzisz w jej środku. Maleńtas starał się wytłumaczyć całą sprawę jak najdokładniej i dlatego zmarszczył czoło i rozczapierzył palce rąk i palce nóg, wszystkie 20 sztuk, lecz to i tak nie wystarczyło Maciupkowi. Ale jeśli ja jestem w środku, to nie mogę jej zobaczyć. A gdy nie mogę jej zobaczyć, to skąd mogę mieć pewność, że ona w ogóle jest? Jęczał Maciupek nieprzekonany. No przecież kiedy śpiewa kołysankę, to słyszysz jej głos. A kiedy głaszcze swój brzuch, czujesz ten dotyk. A gdy się urodzisz, zobaczysz ją całą. To proste, przekonywał Maleńtas. Nic nie jest proste w środku nocy, gdy Maciupek się boi. Więc Maciupek pytał dalej. A skąd masz pewność, że będzie jakieś życie po porodzie? Maleńtas miał pewność, ale nie wiedział skąd. Tymczasem Maciupek nie przestawał mówić. Skoro nigdy dotąd nie byliśmy na świecie, skąd możemy wiedzieć, czy świat w ogóle istnieje? Raz nam się przyśniły ogród i pasi konik i maniutka, ale to był tylko sen. Sny nie są prawdziwe. Może to, co jest teraz, to już wszystko i potem nas nie będzie? I tu Maciupek zamilkł, ponieważ zaplątał się w wesoły sznureczek i musiał się z niego czym prędzej wyplątać. Maleńtas zaś poczuł mętlik w głowie i pogubił wszystkie odpowiedzi. W tym czasie mama się obudziła i wstała z łóżka, bo zachciało jej się pić. Poszła do kuchni i zapaliła światło. Potem nastawiła czajnik elektryczny, który głośno szumi podczas gotowania wody. Potem szurnęła krzesłem o podłogę i usiadła. Potem piła herbatkę miętową, łyk za łykiem, a jej serce biło równo i mocno. Potem włączyła radio i słuchała audycji. Potem przyszedł tata i pocałował mamę na dzień dobry. Nastało ogólne poruszenie. W brzuchu mamy zrobiło się o wiele jaśniej i ze wszystkich stron dobiegały rozmaite dźwięki.
nocne strachy pierzchły i wszystkie pytania Maciubka razem z nimi. Bo kiedy jest jasno, słychać głosy i wszyscy coś robią, to życie się toczy dokładnie tak, jak powinno. I nikt nie czuje się sam na świecie.